po 1943 roku Stalin wprowadził doktrynę, aby właśnie nazywać polskich bohaterów faszystami, aby nazywać ich rasistami. To miało na celu wprowadzenie kłamstwa, zakłamania w naszej ojczyźnie, aby po prostu podzielić nasz naród. Nasi bohaterowie, którzy często oddawali życie za swoje idee, za wartości Bóg, honor, ojczyzna, za miłość do ojczyzny, po prostu szli radykalnie za tymi wartościami, co też mogło być postrzegane wśród naszych wrogów jako jakiś rodzaj fanatyzmu. Ale to oczywiście jest błędne spostrzeżenie. Oni z tego zdawali sobie sprawę, ale to chodziło o to, żeby innych ludzi wprowadzić w błąd, żeby z tego, co mamy najpiękniejsze, po prostu przeinaczyć to i wprowadzić kłamstwo do tych wartości. Osoba, która nie wierzy w Pana Boga, nie stawia takich wartości w swoim życiu, jak Bóg, honor, ojczyzna na pierwszym miejscu, nie jest w stanie zrozumieć, czemu człowiek potrafi ginąć dla swojej ojczyzny nie ze strachu, tylko z miłości.